12 godzin 720 minut 43 200 sekund. Tyle właśnie czasu będę musiał poświęcić na grę Fortnite i spróbowanie pobicia rekordu świata na mapie Only Up rozdział 3 w Fortnite. Czy udało mi się w ogóle przejść do mapy, czy pobiłem rekord świata i czy nie byłem jakoś w środku challenge'u? A mogę was zapewnić, że działy się naprawdę grube rzeczy. Według autora rekord jak na razie nie istnieje, także mam nadzieję, że dzisiaj uda się go pobić oraz ustanowić. Chociaż na YouTubie widziałem, że rekordy naprawdę są grube. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to zaczynamy nasz tutaj run. Mamy sezon pierwszy, pyk, pierwsze 3 sekundy in-game. Korzystajmy sobie z pierwszego skipa, od razu tutaj lecimy w to miejsce, następnie tutaj. I na samym starcie, jak widzicie, mamy godzinę 10:30. Nie, co ja robię ty? Co ja robię? To już są kłopoty, ale dopiero 30 sekund gram. Początek tej mapy jest bardzo prosty, no wystarczy tutaj, musimy skakać, no to jest nic trudnego. Oj, tutaj bardzo ciężki skip, ale jednak udało się to zrobić. To jest jeden naprawdę nieliczny skipów, jakie na tej mapie możemy zastosować. Ale wiecie co, jako że to jest pierwsza próba, no to polećmy sobie normalnie, bez żadnych skipów, bez żadnych tutaj niepotrzebnych utrudnień. Bez żadnych skipów. Postarałem się przejść tą mapę. Na spokojnie, nie! Co? Nie. No będzie ciężko, mi się wydaje. Okej, po 15 minutach udało się wrócić na nasze miejsce, z którego wcześniej niestety spadłem. Także teraz na spokojnie, powoli tutaj wszystko trzeba przejść, tak? No żeby nie spać oczywiście. No i let's go, udało się, 500 metrów jest właśnie za nami. Ja tak naprawdę nie orientuję się, ile do końca ta mapka ma metrów. Obstawiałbym jakieś 2000. Okej, let's go. Okej, ty, tutaj mam takie, tak powiem, pionowe mantle. No i biorąc pod uwagę to, że mamy już 600 metrów, a niestety dalej siedzimy w sezonie pierwszym, to ja naprawdę obawiam się, ile ta mapka ma metrów. Let's go, mamy 700 metrów, tutaj jakieś samochodziki. Na razie to ja nie mogę się na niego dostać. Okej, udało się przejść, no i witamy. Witamy w Daily Bugle. Tutaj mamy jakąś notkę, że jak odbijamy się od pajęczyn, to najlepiej głowę jest skierowaną w drugą stronę. A więc no, zobaczmy, jak mi pójdzie. Pierwsza pajęczynka, pyk, oczywiście lecimy. Pajęczynka numer 2. Tutaj chyba na tą czerwoną teraz. Okej. Czyżbym za pierwszym razem to przeżył, nie? Gdzie ja tam za pierwszym razem to przejdę? Oczywiście, ja tu muszę 1000 razy upaść. Dobra, proszę. Jestem! Tak jest! Udało się przejść te pajęczyny. Dobra, chilluj, teraz nie można spaść. Nie. Ej, uratuję się, ty. Jeszcze się uratowałem, let's go, dobra. Albo jednak nie, bo tu się nie da nic stąd zrobić. Zobaczcie, jakiego skipa niesamowito znalazłem. Bez żadnych skipów. Patrzcie, jesteście w wodzie, napieprzacie spację, wtedy was wyrzuca tak do góry i od razu tutaj na tych kamieniach jesteście. Zaoszczędzone jakieś 6 sekund i naprawdę warto, jeżeli pobijacie rekordy. Nie, łapcie, kurde, coś widziałem. To jest niewyobrażalne. No jesteśmy w miejscu, które przed sekundą, znaczy no w sumie nie sekundą, bo pół godziny temu mnie pokonało. No ale teraz wracamy z podwójną siłą, ty gdzie mam to przejść? Ty, bo ja nie wiem, tam, aha, dobra, ja jestem już odklejony. Dobra, super, teraz mamy jakieś kłody, to już zaraz 1000 metrów na naszym koncie będzie. A razem z nimi 1000 metrów, które w tym momencie udało nam się przekroczyć, ty mordo, jakbyś mógł tak nie spadać, stąd to ja bym był strasznie, ale to strasznie zadowolony. Tutaj chyba mamy część, drugą pajęczyn, ja strasznie nienawidzę pajęczyn na tej mapie, no ale nic, jeżeli są, no to już trzeba je przejść. Także okej, to mnie właśnie zepsułem. Nie. Koszmary wracają, albo też ja powracam do koszmarów. Natomiast również powróciliśmy na Tilted Towers. No i musimy w tym momencie... Musisz nawet płakać, nie chcę śmiać tylko i rozwalać przedmioty. Nie wiem, co ta myszka w mojej dłoni robi. Siedzę w tej gierce już prawie 2 godziny i ja dalej na sezonie pierwszym jestem. Przecież to jest niemożliwe. Nie! Gość, co to było? Co to było? Dlaczego nagle moja postać to co znalazła się świzgą? Moje początkowe gry to była istna tragedia, natomiast przyszedł w końcu moment poprawy. A więc wróciliśmy na te przeklęte pajęczyny, no i ja lepiej sobie zobaczę, jak inni to robią, zanim podejmę się trzeciej próby. Jestem! Gdzie teraz? Ty, co ja odwaliłem, ja się cofnąłem, ty, w rozwoju. Próba numer 2, tym razem zróbmy to tak, jak należy, czyli musimy wskoczyć tutaj, następnie w tą pęcznę, ty, bo trochę zepsułem. Następnie tutaj, okej, okay. Ty nie, źle coś zrobiłem. Okej, okay. jestem! Dobra, teraz tutaj na skrzyneczkę, mantle, let's go. Tak jest. Tak jest, udało się to przejść, ja pierdziela. No i tutaj mamy, no i jesteśmy w tym momencie na torach. Proszę państwa, 1200 metrów już za nami. Natomiast zastanawiam się jedno, gdzie w tym wszystkim jest sezon drugi, sezon trzeci, sezon czwarty? Ta mapa ma jakieś 10 000 metrów, o co chodzi, ty? Okej, dostaliśmy się w tym momencie do Pana Pustyni. Tutaj mamy jakieś samochody, więc prawdopodobnie będzie to jedna z nudniejszych części tej całej mapy. Oh shit,
Oh shit, nie! 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 Nie, no już tak daleko byłem w tym momencie, już tak byłem blisko. Pędziłem na tej mapie już ponad 3 godziny, a więc przyszedł czas, żeby nauczyć się skipa z oponami. Pierwsza próba przed nami, no i wskakujemy w tym momencie na lunchpada, lecimy wysoko na opony. Zobaczmy, czy to się uda w ogóle. Pyk, pierwsza opona jest. Druga jest. Pierwszy stage z tymi oponami zrobiony. Mantluj się, tak jest? Nice. Teraz tutaj mantle, let's go. Nie, nie, co ja zrobiłem, to trzeba było tam na oponę wskoczyć. Teraz jesteśmy na najcięższym momencie, gdzie ostatnim razem spadłem, czyli oczywiście tutaj nasza auta, w sensie nie wiem, czy najcięższy moment, tu po prostu najdalej dotarłem. Okej, tędy, dobra, nie gadaj, jest, udało się, stój, jestem. Teraz na spokojnie, żeby żadnej głupoty tutaj nie zrobić. Okej, wskakujemy tutaj, zaraz 1400 metrów już na naszym koncie będzie. Okej, mamy w tym momencie wir, wchodzimy do pana tornada. Tak jest, proszę państwa, odblokowujemy tutaj grotę. Ale pamiętam tą miejscówiaczkę, tutaj mieliśmy mityczny PM, który swoją drogą teraz jest w grze. Nie, proszę. Nie, już byłem tak daleko i nagle moja postać stwierdziła, że to jest idealny moment, żeby się ześlizgnąć. Co to jest? Widzieliście to? Ty, co się stało w tym momencie? Co się stało? Gdzie ja lecę? Ja nie wiem, co tu się dzieje. Gdzie? Ja lecę. Ja chyba na jakąś inną galaktykę, gościu, zmierzam. I don't like where this is going. Ja pierdzielę, ta gra to mnie nie przestanie nigdy zaskakiwać, wam powiem. Ty, ja dalej lecę, ty gdzie ja jestem w ogóle? Tam się mapa znajduje 12 tysięcy kilometrów ode mnie. Ja tu dolatuję na jakąś wysepkę, pod mapę wpadam. Aha, i umarłem. Jest, udało mi się, tutaj chyba ostatnim razem spadłem. Ja w sumie nie pamiętam, bo ja tu byłem godzinę temu. Chyba trzeba tak przeskoczyć jakoś sprytnie, tak jest, udało się. Tutaj mamy sezon drugi, witamy w sezonie drugim, let's go. Udało się to zrobić, po ilu? Po 7 godzinach. Ale jestem co prawda. Teraz tylko ostrożnie to przechodzić, żeby nigdzie nie spaść, bo tutaj jest realna szansa na to, że ja po prostu tą mapę ukończę. A taka okazja nie może mi przejść koło nosa. Jak na razie 1600 metrów na lajciku tutaj robimy. Nie! Postać mi się ześlizgnęła. Dlaczego się ześlizgnąłem nagle? Co się stało? Okej, przeszliśmy ten moment, jesteśmy dalej, let's go, teraz jakieś bomby, okej? Nie! Ale mnie tam zbugowało, ty! Jesteśmy, mamy pan zderzacz. Jeszcze mamy tutaj mecha po lewej stronie, no autorzy się postarali, ewidentnie. Tak jest, właśnie tutaj mamy sezon trzeci, odblokowaliśmy w tym momencie sezon trzeci. 2000 metrów i jesteśmy bardzo blisko skończenia tej mapy. A więc wchodzimy na statek piracki. 2000 metrów właśnie jest na naszym koncie, 2000 metrów, let's go. Jesteśmy bardzo blisko ukończenia całej tej mapki. Nie, łap się. Nie! Ciuk mi się jakoś omsnął, gościu, spację nacisnąłem, spadłem, nie wiem, co tam się wydarzyło. Nie wiem. W tym momencie miała właśnie godzina 22:30, a więc oczywiście nasz challenge jest wykonany. Spędziłem ponad 12 godzin na tym OnlyUpie w Fortnite. Czas na finalne okrążenie, na finalną próbę i może tym razem uda się przejść tą mapę. No to tutaj zaczynam na grupę, ponieważ tutaj już pyk, robimy sobie pierwszego skipa, za niedługo tutaj będzie drugi, oczywiście ślizg, następnie skaczemy, drugi skip zaliczony. No i właśnie spadłem. Mnie właśnie spadłem, to ma plus, że to się nie da, po prostu nie da się tego przejść. Niestety w te 12 godzin nie udało się przejść całej mapki OnlyUp rozdział 3 w Fortnite, ale mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał i czym prędzej wpadajcie obejrzeć kolejne.